Eugeniusz Romer, witam Państwa. Tym razem spotykamy się w Bostonie i mamy wyjątkowego gościa. Jest nim profesor Chris Miller, który jest profesorem Fletcher School na Tufts University, ale myślę Państwu znany jest przede wszystkim z książki Wielka wojna o chipy, która została wydana przez wydawnictwo Prześwity i myślę jest jedną z najważniejszych książek, które ukazały się w ostatnim czasie. Profesor Chris Miller był także autorem artykułu, który pojawił się w 40. numerze Układu Sił. Welcome, sir. Thank you for having me. So at the beginning, I would like to ask you to give us a short overview. Na początku poproszę pana o krótkie wyjaśnienie, jak wygląda proces produkcji iPhone'a. Jakie kraje są w niego zaangażowane? Większość iPhone'ów jest produkowana w Chinach, ale najtrudniejsza część tego procesu odbywa się gdzie indziej. Na iPhone'a składają się m.in. bateria i wyświetlacz. Jednak najcenniejszymi i najbardziej złożonymi komponentami telefonu są znajdujące się w nim chipy. To układy scalone, obsługujące system operacyjny, pamięć, Wi-Fi i Bluetooth. Wewnątrz każdego iPhone'a znajdują się dziesiątki urządzeń półprzewodnikowych, a większość z nich jest importowana do Chin z Tajwanu, Japonii, Korei lub innych krajów w celu wyprodukowania samego telefonu. Jeśli więc chcesz zrozumieć, skąd pochodzi iPhone, nie możesz patrzeć jedynie na miejsce jego montażu. Jest on montowany w Chinach, ale najbardziej złożone elementy pochodzą z Tajwanu, który obecnie produkuje prawie wszystkie najbardziej złożone chipy. Trzeba więc widzieć cały łańcuch dostaw, jeśli chce się zrozumieć na przykład, jak powstaje iPhone. Yeah, so that gives us an impression. To daje nam obraz tego, jak ważna jest globalizacja w kontekście produkcji iPhone'ów. Niektórzy mogą twierdzić, że nie są one tanie, ale jeśli chcemy, by nie były znacznie droższe, potrzebujemy globalizacji. Czy sądzi pan, że w niedalekiej przyszłości te łańcuchy dostaw będą nadal funkcjonować bez większych zakłóceń i nie pojawią się trudności w produkcji telefonów i komputerów, na przykład tych, które tworzy Apple? Hardships in producing such advanced processors and machines or phones or computers like Apple produces. Globalizacja odnosi się do handlu między wieloma różnymi krajami, ale największą zmianą w handlu międzynarodowym w ciągu ostatnich dwóch dekad był wzrost handlu między Chinami a Zachodem. I to było dobre z wielu powodów. Przyniosło nam tańsze produkty, ale stworzyło ogromne ryzyko w przypadku wystąpienia zakłóceń. Wyzwanie polega na tym, że cała technologia, na której polegamy, pochodzi albo z Chin, albo od ich sąsiadów, a zatem jest wysoce narażona na zakłócenia w przypadku jakiejś eskalacji militarnej między Chinami a ich sąsiadami. Teraz łatwiej niż kiedykolwiek wcześniej wyobrazić sobie tego rodzaju eskalację zakłócającą międzynarodowy handel. So this is actually happening because right after you published your book, Joe Biden introduced... Rzeczywiście, dzieje się tak. Zaraz po opublikowaniu pana książki, Joe Biden wprowadził ustawę o chipach i nałożył sankcje na Chiny w zakresie najbardziej zaawansowanych półprzewodników. Jak więc ukształtowało to rynek półprzewodników i czy te sankcje są rzeczywiście skuteczne? I think to understand why the US is now focusing on the chip industry, you've got to understand how China started its... Myślę, że aby zrozumieć, dlaczego Stany Zjednoczone koncentrują się teraz na branży chipów, trzeba zrozumieć, jak Chiny zaczęły skupiać się na niej prawie dekadę temu. W 2014 roku Xi Jinping nazwał je podstawową technologią. W tym samym roku Chiny utworzyły swój pierwszy rządowy fundusz inwestycyjny finansujący tę dziedzinę. Tak więc od ponad dekady Chiny koncentrują się na próbach poczynienia postępów w branży chipów, aby stać się samowystarczalne w zakresie technologii. A gdy Chiny zaczęły to robić, wywołało to reakcje innych krajów, Tajwanu, Korei i Stanów Zjednoczonych. Stany Zjednoczone starają się więc jednocześnie inwestować we własny przemysł układów scalonych, aby utrzymać przewagę technologiczną nad Chinami, ale także powstrzymać Chiny przed dostępem do najbardziej zaawansowanych chipów, które są produkowane w Stanach Zjednoczonych lub w krajach sojuszniczych. So, even though Joe Biden administration imposed sanctions, Huawei, for example. Właśnie dlatego administracja Joe Bidena przyjęła sankcje, ale na przykład Huawei wprowadził najnowszy telefon z naprawdę małymi chipami, znacznie mniejszymi niż te, na które zezwalają te obostrzenia. Co to oznacza?
Dotyczy to układów wykorzystywanych w smartfonach czy na przykład czacie GPT. W rzeczywistości jednak te same technologie mają podwójne zastosowanie. Trafiają więc bezpośrednio do systemów wojskowych i wywiadowczych. Myślę, że żaden system sankcji nigdy nie będzie szczelny, a ten z pewnością był luźniejszy niż liczył rząd amerykański. Moim zdaniem nie ma szans na całkowite zatrzymanie postępu technologicznego w Chinach. Chiny są już zbyt duże i zbyt zaawansowane, ale Stany Zjednoczone mają nadzieję nieco je spowolnić i myślę, że były rozczarowane, że nie spowolniły Chin bardziej. Jeśli jednak Stany Zjednoczone poniosą porażkę, a Chińczycy zdobędą przewagę technologiczną w zakresie półprzewodników, co będzie dalej? Powodem, dla którego ma to znaczenie, jest fakt, że chipy są podstawą postępu technologicznego w niemal każdym sektorze gospodarki. Sztuczna inteligencja będzie istotna wszędzie, a kluczowym czynnikiem napędzającym rozwój sztucznej inteligencji są chipy, co oznacza, że jeśli Chiny będą w stanie opanować tę bazową technologię, leżącą u podstaw wszystkich ich postępów technologicznych, będą w stanie napisać zasady technologii przyszłości. Jest to coś, co martwi Stany Zjednoczone, ale także martwi naszych sojuszników, którzy pod wieloma względami są równie zaniepokojeni konsekwencjami silniejszych Chin, piszących zasady, które ograniczają ich przyszłe możliwości. Chińczycy starają się być samowystarczalni w zakresie półprzewodników, rozwijają więc lub tworzą architekturę chipów na własną rękę. Budują też własne zakłady produkcyjne, inwestują ogromne pieniądze. Czy uważa pan, że Chiny mogą stworzyć samowystarczalny system produkcji półprzewodników, czy też nadal będą potrzebować innych krajów i innych firm? Chiny z pewnością będą musiały być bardziej samowystarczalne, nie ma co do tego wątpliwości. Pytanie brzmi, jak daleko na drodze do samowystarczalności można się posunąć? Myślę, że już teraz imponujące jest to, jak bardzo Chiny zbliżają się do samowystarczalności. Sądzę, że do 2027 i 2028 roku Chiny będą produkować większość chipów z niższej i średniej półki, których potrzebują w kraju. Jedynym istotnym pytaniem jest więc to, ile najwyższej klasy chipów, na przykład procesorów AI, mogą wyprodukować. Tego do końca nie wiemy, ale nie ma wątpliwości, że Chiny będą w przyszłości znacznie bardziej samowystarczalne niż obecnie. Oznacza to, że w najgorszym scenariuszu Chiny nie będą już tak zależne od nas jak kiedyś, co daje Pekinowi znacznie większe pole manewru w kryzysie. A co z maszynami do litografii ultrafioletowej, które są produkowane przez ASML? Czy Chiny mogą wyprodukować tak skomplikowaną maszynę, w której powstanie zaangażowanych jest tyle różnych krajów? Spośród wszystkich rzeczy, które Chiny nie są w stanie wyprodukować, narzędzia litograficzne są najważniejsze. Chiny od 5 lat próbują kupić te narzędzia od ASML, holenderskiej firmy, która jest ich jedynym na świecie producentem. Ale jak dotąd Holandia nie zezwoliła na ich wysyłkę do Chin. Wiemy, że Chiny próbują zbudować te narzędzia na własną rękę, ale będzie to niezwykle trudne. Myślę, że będą naprawdę walczyć o produkcję tych narzędzi. Jednak ASML także nie stoi w miejscu i w tym czasie może zbudować maszyny nowszej generacji. Będzie to więc ciągłe wyzwanie dla Chin, wdającej się przewidzieć przyszłości. Okay, let's talk about the US and... Porozmawiajmy o Stanach Zjednoczonych, Unii Europejskiej i współpracy. Łącznie inwestują one około 81 miliardów dolarów w rozwój chipów nowej generacji. Czy sądzi pan, że jeśli Donald Trump zostanie kolejnym prezydentem USA, współpraca na tym polu zostanie utrzymana? Do you think this cooperation will be maintained or will be broken? Myślę, że po pierwsze Stany Zjednoczone i Europa, a także Japonia inwestują dużo pieniędzy w swoje branże chipów dla własnych celów. Ameryka nie przyjęła ustawy EU Chips, a Unia Europejska nie przyjęła ustawy US Chips. Zrobiły to dla siebie. Dobrą wiadomością jest to, że w rzeczywistości istnieje wiele zbieżności w ich interesach. Zarówno dlatego, że firmy w USA i Europie współpracują ze sobą, jak i dlatego, że oba kontynenty, pod wieloma względami, koncentrują się na różnych typach chipów. Nie sądzę więc, by Donald Trump, jeśli wygra, radykalnie zmienił politykę w tym względzie. Mogą pojawić się jednak inne problemy w relacjach USA i Europy, ale nie sądzę, by dotyczyły one półprzewodników. Jaka jest zatem pozycja Europy w tej branży? Wydaje się, że mamy 3 głównych graczy: Stany Zjednoczone, Chiny i właśnie Europę. Czy jest ona lepsza niż Chiny?
Europa sama nie produkuje dużej ilości chipów, ale odgrywa kluczową rolę w produkcji wielu materiałów i maszyn do ich wytwarzania. To dobra pozycja, ponieważ są to bardzo cenne części łańcucha dostaw, krytyczne dla procesu produkcji chipów. Oznacza to jednak, że Europa musi importować zaawansowane układy. Jeśli importuje z USA, Japonii lub Korei, to prawdopodobnie nie jest to powód do zmartwień. Myślę jednak, że europejskie firmy zadają sobie pytanie, ile chipów muszą importować z Tajwanu lub Chin. W rzeczywistości skala importu jest ogromna. Wywołało to obawy wśród europejskich firm o ich zależność od potencjalnie niewiarygodnych dostawców. Wróćmy do Stanów Zjednoczonych i konkurencji z Chinami. Można powiedzieć, że istnieje różnica w celach między Doliną Krzemową a Wall Street oraz elitami z Waszyngtonu. Waszyngton chce pozbawić Chiny najnowszych technologii, ale firmy takie jak Nvidia, Intel czy Qualcomm chcą sprzedawać swoje produkty Chińczykom. Mamy więc procesory Intela w komputerach firmy Huawei. Czy obserwuje pan to napięcie? Processing units in Huawei computers, for example, laptops. So do you think there's a massive tension between Silicon Valley and Washington? Z pewnością ono istnieje, ale zależy to od tego, gdzie patrzysz w Dolinie Krzemowej i gdzie patrzysz w Waszyngtonie. Dla naszych firm wyzwaniem jest to, że Chiny są często ich największym rynkiem i jednocześnie największym konkurentem. Tak więc krótkoterminowa chęć sprzedaży czasami wygrywa z długoterminową obawą, że wspiera się konkurencję. Przez ostatnie pół dekady Waszyngton próbował wprowadzić nowe regulacje, zmuszające firmy do zastanowienia się dwa razy nad umowami technologicznymi z Chinami, które mogą wyglądać dobrze w krótkim okresie, ale w rzeczywistości zagrażają długoterminowej przewadze Ameryki. To, co można było zaobserwować w ostatnim czasie, to rzeczywisty spadek inwestycji amerykańskich w Chinach, a także zdolności chińskich firm do kupowania technologii z USA. Stało się to w dużej mierze dzięki regulacjom rządowym. Czy w przyszłości będziemy mieli w takim razie dwa osobne systemy? Myślę, że nie dojdzie do całkowitej separacji, ale trendem jest rozchodzenie się systemów zachodniego i chińskiego. Pomówmy teraz o pandemii COVID-19, ponieważ pokazała ona, jak zmienne i kruche są podaż i popyt w branży półprzewodnikowej. Czy uważa pan, że w przyszłości możemy spodziewać się podobnych wydarzeń, które zakłócą łańcuchy dostaw, a może nawet chińskiej inwazji na Tajwan? Mam nadzieję, że nie. Myślę jednak, że przykład COVID pokazał, że cały sektor produkcyjny zależy zasadniczo od bardzo kruchego łańcucha dostaw chipów. I nie chodzi tylko o telefony, komputery czy sztuczną inteligencję. To jest praktycznie cała produkcja, to zmywarki, samochody, prawie wszystko, co ma włącznik i wyłącznik. Wydaje mi się, że większość ludzi nie zdawała sobie sprawy do czasu pandemii, w jakim stopniu cała gospodarka działa na chipach, a gdy zdali sobie z tego sprawę, nagle zaczęli pytać, skąd pozyskujemy układy scalone. Odkryli, że jeśli chodzi o najbardziej zaawansowane procesory, prawie wszystkie pochodzą z Tajwanu. Ale w tym samym czasie, gdy COVID powodował spustoszenie w łańcuchach dostaw, chińskie wojsko budowało dokładnie takie zdolności, jakie byłyby niezbędne do zablokowania lub zaatakowania Tajwanu. A William Burns, dyrektor CIA, powiedział, że Chiny pod koniec tej dekady będą w stanie przeprowadzić inwazję na Tajwan. Jeśli to zrobią, co się stanie z globalną gospodarką? Sądzę, że gdyby jutro doszło do jakiejkolwiek aktywności militarnej Chińczyków w cieśninie tajwańskiej, która doprowadziłaby do wojny, w każdym kraju pojawiłyby się konsekwencje gospodarcze. To byłaby katastrofa. Produkcja zostałaby zatrzymana. Nastąpiłoby zamrożenie produkcji wszystkich rodzajów towarów, nie tylko towarów technologicznych. Pandemia pokazała, że nawet samochody, których większość ludzi nie uważa za zaawansowane technologicznie, w rzeczywistości zawierają setki, a nawet tysiące półprzewodników. Nie wszystkie z tych chipów są produkowane na Tajwanie, ale wiele z nich tak. Wiemy, że TSMC przenosi swoje zakłady do Stanów Zjednoczonych i Niemiec. Czy uważa pan, że jest to coś, co ułatwi światu funkcjonowanie w przypadku jakichkolwiek zakłóceń?
Myślę, że nie ma wątpliwości, że inwestycje, które są obecnie realizowane w Japonii, USA i w Europie, zwiększą odporność łańcuchów dostaw półprzewodników, ale uważam też, że nie powinniśmy być zbyt pewni siebie, jeśli chodzi o ilość inwestycji, które poczyniliśmy w USA. Na przykład ustawa o chipach zakłada przeznaczenie 39 miliardów dolarów w ciągu najbliższych 5 lat na inwestycje w produkcję półprzewodników. TSMC zainwestowało prawie taką samą kwotę, tylko w zeszłym roku i prawie wszystkie ich inwestycje miały miejsce na Tajwanie. Rozumiem, że Tajwańczycy robią to z powodu sytuacji geopolitycznej. Chcą być potrzebni światu, aby nie być zaatakowanymi przez Chińczyków i by być chronionymi przez Stany Zjednoczone. Tajwan jest absolutnie kluczowym graczem i pomimo ogromnych ustaw o chipach, które są uchwalane w różnych krajach, pozostanie tak przez bardzo długi czas. Czy uważa pan, że Polska powinna pójść w ślady Tajwanu lub Korei Południowej? Jest między nami wiele podobieństw, liczba ludności czy sytuacja geopolityczna. Mamy obok siebie potężnego przeciwnika. I być może powinniśmy starać się o przejęcie części inwestycji z Tajwanu, by wzmocnić nasze bezpieczeństwo. Myślę, że Tajwańczycy są zbyt pewni siebie, jeśli chodzi o tarczę krzemową. Za dużo zainwestowali w nią, a za mało w wojsko. Obecnie Tajpej i reszta świata coraz bardziej zdają sobie sprawę z tego, że tajwańskie siły zbrojne są zbyt słabe, a centralna rola w branży układów scalonych wygląda bardziej na słabość niż na atut. Według mnie tarcza krzemowa nie jest czymś, co warto powielać. Jest to raczej przestroga, że nie należy inwestować w przemysł kosztem własnej obrony. Czy jednak Polska powinna inwestować w tę branżę? Na razie na terenie naszego kraju nie mamy ani jednego zakładu produkującego półprzewodniki. Myślę, że każdy kraj musi inwestować tam, gdzie ma przewagę komparatywną. Nie każdy kraj może być głównym graczem na rynku litografii. Jestem ostrożny, gdy słyszę, jak przywódcy polityczni mówią, że musimy stać się liderem w produkcji półprzewodników. Ile trzeba mieć pieniędzy? Miliardy, dziesiątki miliardów. Dla niektórych krajów ma to sens, ale dla wielu nie. Więc co ma sens dla Polski? Może tworzenie oprogramowania? Co mogłoby nas wyróżniać? Po pierwsze, Polsce udało się już przyciągnąć inwestycje w zakresie pakowania chipów. Po wyprodukowaniu chipu musi on zostać umieszczony w coraz bardziej zaawansowanym technologicznie opakowaniu, zanim zostanie wysłany do urządzenia końcowego. Mówi pan o planowanym zakładzie Intela. Zgadza się. Z kolei w dziedzinie projektowania układów scalonych uważam, że istnieje niezwykły potencjał wzrostu na całym świecie, ponieważ projektowanie jest jednym z kluczowych czynników napędzających ulepszanie technologii i nie jest to fizyczna produkcja, ale zajęcie związane z programowaniem. I nie pochłania dużo kapitału. Zgadza się. Musimy więc po prostu używać naszych mózgów. Dziękuję także, że Państwo byli z nami. To był profesor Chris Miller z Fletcher School na Tufts University i oczywiście, jak już mówiłem, autor niezwykłej książki Wielka wojna o chipy. Dziękuję Państwu i do zobaczenia.